You are up. Jesteśmy na live'ie i czekamy na ludzi. O. Teraz się strąży udostępnić. Wejdź na... Dobra. I wchodzę do ciebie. Tak, w Bożej obecności. Dobra. I udostępnij. I udostępniam u siebie. Ale nic nie ma. Jak nic nie ma? No pewnie, że nic nie ma. Niech mi siostra nie... nie to... A, jesteśmy, jesteśmy! No. Już jesteśmy. Pozdrawiamy. Ja mogę, pozdrawiamy. Szczęść Boże Ewelina Sawicka. Szczęść Boże Ewelina. Jesteś Ewelina. Pierwszy raz. A, Ewelina, my chyba wspólnie się modliłyśmy wczoraj. Tak mi się wydaje. To chodzi o tę Ewelinę. Super, witamy. Szczęść Boże, 11 osób. Wow. Witajcie się, jak jesteście. Czy nas widać, czy nas słychać, bo to zawsze jest nowa osoba i musi też wiedzieć. O, jejku. U mnie jest. Siostra. Jestem już u siebie. Tak, oczywiście, oczywiście. Tak, czyli widać i słychać. Pięknie. Kochani, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jesteście w ten sobotni wieczór z nami. Już nasze siostry apostolinki, szczęść Boże. Szczęść Boże, Bartek. Bartek jest wierny. Ola jest nasza. Witam i pozdrawiam. Pozdrawiamy Cię, Ola. Serdecznie. Tak, Ola Szyb. Ola Szyb. Ola. Ola Szyb. Fajnie. Dobrze, słuchajcie, jest już nas trochę, więc przedstawię naszego dzisiejszego gościa, bo nasz gość dzisiejszy jest wyjątkowy, a jest to siostra Alicja, apostolinka, która na co dzień posługuje młodzieży. I co jest ciekawe, są tylko 4 takie siostry z tego zgromadzenia w Polsce. Więc siostro, czym wy się zajmujecie jako zgromadzenie tak na co dzień, jakby siostra powiedziała trochę? Więc my nazywamy się Siostry Apostolinki. To jest taka wersja skrócona, natomiast nazwa właściwa to jest Instytut Królowej Apostołów dla Powołań. Jest nas 4 w Polsce, ponieważ w Polsce mamy pierwszy dom, ale jest to zgromadzenie włoskie, dlatego inne domy mamy we Włoszech i też w Brazylii. To robimy, nasz charyzmat jest taki specyficzny, bo głównie pomagamy młodzieży w rozeznaniu powołania, wspieramy tych, którzy już odpowiedzieli na powołanie, modlimy się za nich, też wspieramy tych, którzy niestety mają trudności w przeżywaniu tego powołania i głosimy tą piękną prawdę o tym, że życie ma sens poprzez media, poprzez środki masowego przekazu. No to tak można pokrótce. Można powiedzieć, że ten charyzmat taki jest na te czasy, nie? Jak ja to zawsze myślę sobie o was i to mówię, że to właśnie na ten XXI wiek to rozeznawanie powołania i tak dalej. Myślę, że tyle osób tutaj jest na tym live i się zastanawia w ogóle, czym jest to powołanie, nie? Siostro. Słuchajcie, ja myślę, że znaczy, ja nie potrafię podać definicji powołania, nie wiem, czy w ogóle się da. Bo im więcej, im dłużej jestem w zakonie, tym ta definicja się zmienia. Myślę, że powołanie to jest marzenie Boga względem nas. To jest życie w miłości. To jest życie, kiedy masz Boga w sercu i w centrum twojego życia. Kiedy liczysz się z Bogiem i stawiasz go właśnie w centrum. A z drugiej strony jest to życie, gdzie jesteś szczęśliwy, kiedy żyjesz pełnią sobą, pełnią siebie, realizujesz swoje marzenia, czujesz się spełniony, no czujesz, że żyjesz. Mhm. Czyli to nie jest tak, że jest tylko powołanie do kapłaństwa, do życia zakonnego. Nie, 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 nie. Może kiedyś tak... faktycznie dawniej tak myślano, nie? Że jak się mówi o powołaniu, to od razu pierwsze skojarzenie było ksiądz, siostra zakonna. Nie, Pan Bóg powołuje każdego człowieka, każdy jest powołany przez Boga i tych powołań mamy wiele. Jakoś w Kościele mówimy o powołaniu do małżeństwa, no powołaniu owszem do kapłaństwa, do życia konsekrowanego, które ma wiele form, prawda? Ponieważ mamy siostry zakonne, braci zakonni, dziewice konsekrowane, osoby świeckie zaangażowane, które się konsekrują. Mamy misjonarzy,
Także jest miejsce dla każdego w kościele. No to pięknie tutaj siostra odpowiada na to, czyli powołanie jest czymś bardzo pięknym, można powiedzieć, jak tak siostra opowiada. Ja myślę, że tak. Przynajmniej patrząc na moje życie, tak uważam, tak mi moje życie mówi, moje doświadczenie, że to jest coś pięknego. To jest coś, co warto odkryć, czym warto żyć, na co warto czekać, o co warto się starać. Tutaj siostra jest takie pytanko od Julii. Ile siostra miała lat? Jak trafiła siostra do zakonu? Ja miałam 23 lata, jak wstąpiłam do zakonu. Już byłam po maturze, już rozpocząłam studia, zaczęłam w międzyczasie pracować, ale jednak Pan Bóg chciał czegoś innego. No właśnie, tutaj mamy dużo już pytań, bardzo się cieszę, że piszecie te pytania. To może pociągniemy ten temat, jak wyglądało właśnie siostry to odkrywanie, do czego Pan Bóg siostrę zaprasza. Więc Julia pyta. Może tak, ja nigdy o zakonie nie myślałam. Jakoś nie brałam nigdy tego pod uwagę. Siostry zakonne, które znałam, jakoś mnie nie fascynowały. To, że się mnie kompletnie nie interesowało. A to tylko dlatego, że nie znałam sióstr. Chociaż w mojej parafii były siostry, ale ja jednak nic z nimi nie miałam wspólnego, a z drugiej strony też nie chciałam mieć. Taka prawda, ponieważ słuchajcie, zawsze wydawało mi się, że życie sióstr zakonnych jest smutne, że to jest jakaś ucieczka od życia, trzeba się zamknąć w jakichś murach klasztornych od świata, uciec od świata, zacząć się modlić i po prostu zanurzyć się w jakąś depresję i po prostu takie miałam pojęcie. Tak naprawdę nie miałam w ogóle pojęcia o tym życiu. I powiem wam, że ja tak patrząc na moją historię, to mogę wyodrębnić kilka takich, takich momentów, powiedzmy, powołaniowych. Dlatego, kiedy byłam na etapie matury, to były lata 90, no bo ja już troszeczkę tych lat mam, 90, w związku z tym był to okres, kiedy no, było ciężko o pracę i było bardzo ludziom ciężko finansowo. Ja pochodzę z południa Polski, spod Krakowa, z małej wioski, więc moich rodziców nie było stać na to, by zapewnić mi jakąś lepszą przyszłość, wysłać mnie na studia. Zresztą też byłam taką osobą, która nie wierzyła kompletnie w siebie. Chociaż zawsze miałam świadectwa z paskiem, to ja myślałam o sobie, że do niczego się nie nadaję, w ogóle nie. I pamiętam taki moment, kiedy bardzo cierpiałam z tego powodu, że nie wiem, co zrobić w życiu. I poszłam kiedyś na spacer, na takie przepiękne łąki, które po prostu uwielbiam po dziś. I tam się Panu Jezusowi wykrzyczałam. Chyba pierwszy raz z Nim porozmawiałam tak na poważnie, mówiąc Mu, że Panie Jezu, to chyba nieprawda, że Ty mnie kochasz. To wszystko bójda, to co tu mówią na religii w kościele, bo mnie to nie dotyka, mnie to nie tyczy, znaczy nie dotyczy. O mnie chyba zapomniałeś, bo nie wiem co robić, bo w domu jest jak jest, bo nie ma pieniędzy, bo chyba zostanę na wsi i tyle. Ale miałam w sercu takie przeczucie, takie coś co mi mówiło, Ala, zaufaj. I naprawdę ja po tej modlitwie, którą nazywam modlitwą dzisiaj, zaufałam. Powiedziałam, dobra, Panie Jezu, ostatni raz ufam Ci, a Ty poukładaj moje życie. I faktycznie to się nie stało na pstryknięcie palców, ale tak od tak, to trwało jakiś czas, ale naprawdę Pan mi pokazał drogę. Postawił mi ludzi na mojej drodze, którzy najpierw mnie zachęcili do wyjazdu do Krakowa, pomogli mi znaleźć pracę, poszłam na studia,
Więc powolutku realizowałam moje marzenia i w międzyczasie też miałam chłopaka. To był też taki piękny czas. To był taki piękny czas, kiedy doświadczałam też prawdziwej miłości. I jedyne, o czym myślałam, to było małżeństwo. I kiedy jakby zbliżałam się do tego małżeństwa, bo mnie bardzo fascynowało, to Pan Bóg postawił mi siostrę apostolinki na drodze. Tak naprawdę przez przypadek, bo siostry wtedy były we Włoszech, nie mieliśmy jeszcze domu w Polsce. I po tym spotkaniu, które było zwykłym spotkaniem, gdzie ja może zamieniłam dwa słowa, dwa zdania z nimi, zaczęłam sobie zadawać pytanie i myślę, że to był moment taki ważny. Zaczęłam sobie zadawać pytanie, a jeśli Bóg mnie prosi o życie zakonne, jakby mnie tak zapytał, Ala, zostaniesz dla mnie siostrą zakonną, to co ja bym na to powiedziała? I ja się przeraziłam. I ja po prostu zaczęłam wyć. Słuchajcie, płakałam 3 dni. 3 dni, ja nie wiem, jak można płakać 3 dni, dzień i noc. Ale można. Słuchajcie, można. Wyryczałam się jak. Bo tak bardzo nie chciałam, bo miałam właśnie to myślenie o siostrach, które wcześniej poznałam. I co się stało wtedy? Te pytania mnie nie zostawiały. Ja sobie coraz więcej tych pytań zadawałam. I często rozmawiałam z moim spowiednikiem duchowym. Rozmawiałam też z siostrami, ja się skontaktowałam, żeby tak po cichu zapytać, co one tam robią, ale się zbytnio nie angażować, żeby może poczekać, bo może Pan Bóg się pomylił, albo ja źle zrozumiałam. I że wreszcie zrozumiałam, że muszę to z nimi skonsultować. Faktycznie pisałam listy, takie jak się kiedyś pisało, kartka, długopis i kochane siostry i tak dalej. Przez 2 lata jedna z sióstr apostolinek, która była wtedy we Włoszech, Polka mi towarzyszyła w tym rozeznaniu. Potem udało mi się tam pojechać do Włoch, do Castel Gandolfo, żeby zobaczyć tak delikatnie, jak to życie wygląda. I za drugim razem, jak pojechałam, żeby też zobaczyć, ale podjąć decyzję, to kochani, na modlitwie zrozumiałam, że Pan Bóg, że Jezus mi mówi, Ala, chcę mieć Ciebie tylko dla siebie. Bo ja rozważałam albo małżeństwo, albo życie zakonne. I ja zrozumiałam, że Bóg chcę, żebym była Jego, więc tak naprawdę, szczerze mówiąc, szczęka mi opadła i stwierdziłam, o Jezu, to ja spróbuję. I słuchajcie, w takim naprawdę w trudzie, bo to jest trud, to jest takie ryzyko, to jest takie naprawdę postawienie wszystkiego na jednym, zdecydowałam, że spróbuję. Rozmawiałam nie sama, oczywiście z siostrami, które mi towarzyszyły, że spróbuję. I Jezus mnie przekonywał co chwila, że to jest to. Dobra, tyle. Się rozgadałam. Ale bardzo fajnie, siostro. No, pięknie. Może będą inne pytania, to się rozwinie coś więcej. No. Są inne. Tutaj jest takie pytanie ogólne, bo jak tutaj rozmawialiśmy, powołania mogą być różne, a pytanie jest, jak w tym czasie wypełnić powołanie. Nie wiem, czy tu chodzi o powołanie zakonne konkretnie, nie? Czy, bo tu... Nie wiem, nie rozumiem pytania. Dobrze, może... Możesz, Ewelina, doprecyzować wtedy, o jakie powołanie chodzi konkretnie. Dobrze. Tutaj już odpowiedzieliśmy. Bartek pyta. Bartku, pozdrawiam cię serdecznie, to mój uczeń. Zawsze to pozdrawiam. Czy miała kiedyś siostra taki moment, że chciała zrezygnować? Moment taki, żebym chciała zrezygnować? Nie. Tak definitywnie rzucić wszystko? Nie. Momenty trudne tak. Momenty trudne tak. Były to momenty, kiedy nie rozumiałam decyzji przełożonych. Kiedy
kiedy było mi ciężko, kiedy byłam sama, tak się potoczyło, że osoby bliskie się odsunęły, kiedy było mi ciężko, jak zmarł mój tato, były takie momenty trudne. Mhm. Ale taki moment, żeby powiedzieć nie, to nie jest moje nie. Nie, nie. Mhm. Okej. Okay. Grzesiu pisze, piękne to. W sensie pewnie ta historia powołania. Ewelina pyta, czy matura jest obowiązkiem, czy niekoniecznie? Domyślam się, że chodzi o wstąpienie do zgromadzenia. To znaczy tak, matura jest obowiązkowa. Maturę trzeba zdać, żeby ukończyć, żeby mieć wykształcenie średnie. Tak. Mhm. Okej. Okay. O, Bartka, witamy. Szczęść Boże, o, Bartek. Boże, pozdrawiamy. Tutaj pytanie osobiste Kariny. Trochę długie, ale przeczytam. Trochę takie osobiste pytanie, ale pytanie, na które bardzo chcę znaleźć odpowiedź. Co zrobić, jeśli czuję, że Pan Bóg chyba chciałby, żebym poszła właśnie na ścieżkę powołania zakonnego, ale ciągle towarzyszy mi myśl, że chcę iść w życie zakonne, żeby uciec od życia rodzinnego, wzięcia takiej odpowiedzialności za to wszystko. Czy siostra widzi ten komentarz, przepraszam, po prawej stronie? Po prawej stronie nie widzę komentarzy, okay. Widzę duży komentarz. Czy mogę zgasić go? W sensie ukryć? Czy nie? Tak, możesz ukryć. To znaczy, ja myślę tak, że jeżeli mamy jakiś lęk w sercu, to znaczy jakąś taką wątpliwość, że chcę wstąpić do zakonu, bo boję się życia rodzinnego, to nie wstępuj. To nie wstępuj do zakonu. Nie można podejmować decyzji takiej życiowej z tego powodu, że się czegoś obawiamy, że czegoś się boimy, że boimy się innego życia. Absolutnie tak nie można robić. Trzeba się zapytać, dlaczego się boję życia małżeńskiego, życia rodzinnego. Być może są jakieś powody, być może sama sobie w tym nie poradzisz, być może potrzeba jakiejś terapii, by poszukać w głąb siebie, co mnie tak hamuje. Bo być może masz powołanie do życia zakonnego, ale to ta wątpliwość będzie towarzyszyć zawsze, więc lepiej ją rozwiać przed wstąpieniem do zakonu. Mhm. Dzięki, siostro. Tutaj Ewelina dopowiedziała, jak wypełnić powołanie w tym czasie. Chodzi o powołanie zakonne, tu dopowiedziała nam. Tak, ale nie rozumiem, jak wypełnić, czyli co? Jak wypełniać powołanie, jak żyć powołaniem? Mhm. Mhm. Czy w dzisiejszych czasach trudno może jest życie zakonne, o tak, być siostrą zakonną? A, może tak, może o to chodzi. To znaczy, myślę, że życie, każde powołanie nie jest łatwe. Życie małżeńskie dzisiaj też wcale nie jest łatwe. Zobaczcie, jak trudno jest wytrwać dzisiaj przy małżeństwie. Ile małżeństw się sypie, ile ludzi rezygnuje ze współmałżonka, zostawia rodzinę. Jest trudno. Taki mamy czasy, taki mamy klimat. Takie mamy czasy i dlatego też nie jest łatwo w życiu zakonnym, w życiu kapłańskim. Każde życie niesie są trudności, ale jest piękne, jeśli jest twoje. Jeśli odkryjesz, że to jest twoje, to dasz radę pokonać trudności i wszystkie problemy, które się z tym wiążą, bo są częścią życia. Super. Tak, siostro, dzięki. Tutaj szukam komentarzy. Grzesiu pisze, już tu widzę piękne świadectwo. Siostra, nie gada. Cieszę się, Kasia pisze, cieszę się, że w kościele działają siostry. No, my też się bardzo cieszymy, znaczy ja się cieszę też. Kamil pisze, albo ksiądz Kamil, albo kleryk Kamil, nie wiem. Karina, dlatego zakony proponują rekolekcje powołaniowe, na których można rozeznawać, porozmawiać. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również, istnieją takie
takie możliwości tutaj, prawda, siostro? Zakony tak, proponują są takie, takie. Różne zakony mają swoje rekolekcje powołaniowe, które też mówią o ich konkretnej misji. A siostro, dalej. Zastanówmy się, jakbyśmy tak na pewno wśród osób, które tutaj z nami są, może i są takie, które się zastanawiają, no dobra, ale jak rozeznać to powołanie? Ach, wiedziałam, że jak? Wcześniej czy później. Wasz cudowny charyzmat. To jest zarazem trudne, ale też piękne. Dlatego, że rozeznanie powołania prowadzi do tego, by człowiek nie tyle odkrył, co Bóg chce od ciebie, co masz robić, nie? Bo my często zadajemy sobie takie pytanie, a co ja mam robić w życiu, nie? To nie chodzi o to, co mamy robić. To chodzi o to, kim masz być. Kim jesteś. I ksiądz Alberione, czyli nasz założyciel, czyli założyciel też rodziny świętego Pawła, wspomniał nam takie cztery hasła, jeśli chodzi o ten temat. Pierwsze to zadawaj sobie pytania, czyli pomyśl. My to nazywamy taką zasadą 4P. Pomyśl, pomódl się, poradź się i podejmij decyzję. Pomyśl, czyli zadaj sobie pytanie, kim jesteś, jaki jesteś, ale tak naprawdę, nie? Czego tak naprawdę pragniesz? Jakie są twoje dary, jakie są twoje talenty, co byś chciał robić, nawet ci się wydaje niemożliwe, nie? Potem idź i módl się, to nie chodzi o jednorazową modlitwę. To chodzi o to, żeby wejść w dialog z tym, czyli z Bogiem, który zna ciebie lepiej od samego siebie. Znaczy, który zna ciebie bardziej niż ty znasz siebie. I zapytaj go na modlitwie, ale ta modlitwa też, słuchajcie, dzisiaj nam jest bardzo trudno się modlić, bo to chodzi o modlitwę w ciszy. My jesteśmy się zahukani, żyjemy w takim szumie, w takim zamieszaniu. Nam strasznie trudno ściągnąć słuchawki z uszu, pozbyć się muzyki, a tu trzeba się zasłuchać Boga. Zasłuchać Boga, tak. Zasłuchać Boga, który chce nam dużo powiedzieć o nas. Chce nas poprowadzić, chce nam powiedzieć o swoich marzeniach względem nas samych. Trzeba też się poradzić ludzi. Słuchajcie, bo Bóg może do nas mówić, ale też może do nas mówić niestety zły. Jak żyjemy w takim chaosie, to jest trudno nam rozstrzygnąć, który głos jest kogo. Trzeba się wyciszyć. Na pewno trzeba się wyciszyć i słuchać Boga i modlić się, i modlić się, i modlić się, i pytać siebie. Ale trzeba też mieć przewodnika. Przewodnik to jest ten, to jest taki starszy brat, starsza siostra, może to być ksiądz, może to być siostra, może to być świecka osoba, która chce dla ciebie dobra, która chce ci pomóc i która pomoże ci spojrzeć na twoje życie obiektywnie. Bo może szukasz samego siebie w tym poszukiwaniu. Może masz dużo takich lęków i masek, a tu chodzi o to, żeby ktoś ci pomógł. O nie, kochana, nie wchodź w to. Nie? I w końcu trzeba podjąć decyzję. Trzeba zaryzykować. I wiedzcie, że nigdy się nie będzie miało takiej stuprocentowej pewności. Wystarczy, że mamy ponad połowę pewności, nie? Nie 100%, wystarczy, że mamy 60%, nie? Tej pewności i spróbujmy, podejmijmy decyzję. Jasne, zawsze z tym przyjacielem, z tym towarzyszem, który nam pomaga w rozeznaniu, ale jeszcze coś ważnego chcę powiedzieć. Bo pojawia się czasem taki lęk przed podjęciem decyzji, bo się pomylę, bo myślimy sobie, o kurczę, jak się pomylę, to co? Wiecie, że Panu Bogu bardziej zależy niż nawet nam w rozeznaniu powołania. On nam pomoże, a jeżeli się nawet pomylimy, no to co się stanie? Zawsze można wrócić.
Także warto. No też warto powiedzieć, że w tej formacji zakonnej to jednak jest trochę lat, zanim się złoży te śluby wieczyste, więc jest ten czas na rozeznanie też, prawda? Tak, jest czas na rozeznanie, aczkolwiek jak się wstąpi do zakonu, to już rozpoczyna się czas formacji. Czyli troszeczkę ten czas się ukierunkowywuje na coś innego. Na poznanie zgromadzenia, na większe poznanie misji tego zgromadzenia, na poznawanie duchowości, więc lepiej jest rozeznać wcześniej i wstąpić i potem podjąć formację zakonną albo, nie wiem, seminaryjną, niż to robić w zakonie. Jasne, w zakonie możesz zawsze zmienić, podjąć decyzję, że to nie jest to, przekonasz się, że to nie jest to, wracasz do domu. Nic się nie stało. Może ten czas się nam przyda. No, dlatego właśnie o to mi chodziło. Ty, siostra, chciała coś dodać? Mam jakieś pytania? Tak, do chwili. Więc tak, Julia pyta. Czy w życiu zakonnym zdarzają się sprzeczki między siostrami? A pewnie. Pozdrawiamy wszystkie siostry. Słuchajcie, pewnie się zdarzają sprzeczki pomiędzy siostrami. Ale też sprzeczamy się. Serio? To wy aniołami nie jesteście? Nie. Ja nie. Ja się jestem. Śmieję. Się śmieję. Ja jestem tutaj chyba największą buntowniczka, więc ze mną nie jest łatwo. Zdarzają się sprzeczki, ale też rozmawiamy dużo ze sobą. Jest taki dobry klimat. My się godzimy, też się przepraszamy. Też sobie wskazujemy drogę, też mówimy sobie o rzeczach, które powinniśmy sobie zmienić, na które powinniśmy pracować. Samo życie. Tutaj Martyna pyta, czy byłaby możliwość przyjechania do sióstr na przykład w wakacje na kilka dni na takie indywidualne rekolekcje, oczywiście o ile warunki na to pozwolą. Więc słuchajcie, jeśli chodzi o nas, o siostry apostolinki, mówię nie o wszystkie zakony, ale o nas. My oczywiście towarzyszymy młodzieży w rozeznaniu, co to znaczy, że osoby na przykład mogą do nas przyjechać, chcą się poradzić, czy umawiamy się na przykład, nie wiem, co miesięczne takie spotkania, gdzie towarzyszymy w rozeznaniu. Tak właśnie jak o tym trzecim etapie, o którym mówiłam, jesteśmy takimi starszymi siostrami, które pokazują drogę. Natomiast jak już mamy większy kontakt z młodzieżą tego rodzaju, to też możemy i pozwalamy na to, żeby taka młodzież do nas przyjechała, żeby też poznała nasze życie, jeżeli interesuje się życiem zakonnym na przykład. I już nieraz były u nas osoby, które rozeznają, które się zastanawiają nad życiem zakonnym, niekoniecznie nad naszym zakonem, ale są to osoby, które chciałyby zobaczyć, jak życie zakonne w ogóle wygląda, jak wygląda modlitwa w zakonie, jak wygląda życie wspólnotowe, więc przyjeżdżają i są na przykład kilka dni i dajemy na to oczywiście pozwolenie. No, myślę, że ważne, żeby podkreślić, że wy pomagacie w rozeznaniu powołania nie tylko do życia zakonnego, ale właśnie też do ogólnie do życia konsekrowanego, kapłaństwa, małżeństwa i ogólnie. Tak. Tak mi się wydaje, że to warto podkreślić. Teraz ciekawe pytanie, siostro. O, ja się boję. Jeśli odczuwam, że Bóg chciałby mnie mieć w całości dla siebie, jak powiedziała siostra, ja bardzo bym chciała życie małżeńskie. Jak być w takiej sytuacji? Może co zrobić w takiej sytuacji? Trzeba rozeznać. To są właśnie takie sytuacje, gdzie trudno jest rozeznać. Bardzo trudno jest rozeznać między życiem zakonnym, a życiem małżeńskim. Dlaczego? Dlatego, że my przez naturę jesteśmy jakby powołanie do bycia z drugim człowiekiem. Nie? Jesteśmy kobietami, bo wszystkie kobiety, wszystkich mężczyzn powołuje do bycia razem, do bycia rodzicami, prawda? Więc ta kwestia nigdy w nas nie umrze, chyba że ją sami zagłuszymy. Narodziłam się w głowie Pani.
Tak czułam. Już pewnie wiem jak. Dawaj, Ania. To, a już skończyła się ta odpowiedź? Chyba tak. To w jaki sposób realizować w zakonie macierzyństwo? Ajajaj, tak czułam. Mniej więcej. W jaki sposób realizować macierzyństwo? To może powiem, jak ja realizuję macierzyństwo, bo ja nie wiem, jak inne się realizują macierzyństwo. Nie wiem. Ja też nie wiem. Słuchajcie, ja przyznam się szczerze, że codziennie rano mamy taki czas na osobistą medytację. Ja codziennie rano proszę Boga, żeby mnie uczył, jak być siostrą zakonną. Bo ja nie potrafię. Ja pierwszy raz jestem siostrą zakonną, naprawdę. Nigdy wcześniej nie byłam, nikt mi nie poinstruował, nigdy mi nie dał jakichś przepisów. Nie wiem, jak się. Więc, ale taką siostrą zakonną, która ma wielkie serce, która jest blisko ludzi, która kocha. Właśnie takim moim mottem życiowym jest takie słowa księdza Alberionego, który mówi: mieć serce większe od mórz i oceanów, kochać wszystkich. I właśnie myślę, że takie serce, serce otwarte na ludzi, otwarte na młodzież w naszym przypadku, to jest serce matki, nie? I ja ja czasem się łapię na tym, że to młodzież, która przychodzi do nas, która mi powierza różne sprawy, różne też ciężkie sprawy, różne delikatne sprawy, traktuję jak moje dzieci, prawda? No, kocham je, jakby były moje własne. Więc też modlę się za nich, opiekuję się nimi, jak tylko mogę. Chcę też sprawić, żeby dać im takie możliwości nawet rozwoju duchowego, które chciałabym, żeby moje dzieci miały, nie? Więc myślę, że no, ja w taki sposób realizuję. I czuję się w tym spełniona. Dzięki siostro, że siostra tak się podzieliła swoim doświadczeniem. Tutaj pozdrawia nas Kamil. Mówi, że ani kleryk, ani ksiądz, brat zakonny, braci serca Jezusowego. Pozdrawiamy braci serca Jezusowego. Ewelina, widzę, że piszecie pytania, ja się bardzo z tego cieszę i piszcie więcej pytań, bo to jest odpowiadanie na pytanie jest cudowne. Do północy mamy czas. Ewelina, a jeśli ktoś nie ma matury, bo na przykład nie zdał, bądź nie przystąpił, a jest po liceum i czuje, że Pan go powołuje do zgromadzenia i wiele znaków dostaje, co wówczas zrobić? To wtedy musisz, Ewelina, jeżeli myślisz o konkretnym zakonie, porozmawiać z siostrami, czy po prostu co na tym myślą, jakie są możliwości, być może możesz w zakonie zdać maturę, będąc już w zakonie, to są sprawy indywidualne. Mm-hmm. Możesz napisać do siostry Alicji po live'ie, może siostra ci pomoże. Dobrze, będę odpisywać się w nocy. Tutaj pozdrawiam siostry Szczarytki, siostra Justyna pozdrawia nas serdecznie. Fajnie. Pozdrawiam siostro, dobrze siostro. O, Justynka! Tu ciekawy komentarz Julki. Życie zakonne to normalne życie, jak słyszę. Normalne, to znaczy, słuchajcie, życie zakonne zależy od nas. To nie jest tak, że to jest tak, że to nie my wchodzimy w jakąś ramę i mamy być w takiej ramie zakonnej, tylko my z naszym byciem, z tymi, jakimi jesteśmy, tworzymy zakon, tworzymy wspólnoty. I to zależy od nas. Mhm. Wtedy naprawdę realizujemy siebie i wypełniamy misję, ubogacamy ten zakon. Mhm. A siostro, jak jesteś normalna, no to będzie życie normalne. No pokrótce. Dobre. No. Siostro, bo tak mi przyszło na myśl, bo może ktoś tu naprawdę się zastanawia nad tym życiem zakonnym. Jakby siostra pokrótce opowiedziała, jak wygląda taki dzień wasz z życia?
No u was w zgromadzeniu, bo wiadomo, że każde jest inne i warto zaznaczyć to, nie? Że... Tak, bo nie można tego generalizować, że wszędzie tak jest. Więc tak, wstajemy, już po chwileczkę, o której wstajemy, bo to też jest sprawa indywidualna, ja lubię długo spać, więc ja bardzo późno wstaję. Więc tak, o 7 rano mamy mszę. Na tą mszę my jeździmy albo do parafii, albo ją mamy u nas w kaplicy zakonnej. Po mszy wracamy, mamy jucznię, nie? Czyli modlitwę psalmami. Po tej modlitwie psalmami mamy krótką medytację. I po medytacji śniadanko. Jedna z nas przygotowuje, bo my tu nie mamy żadnych kucharek, my tu nie mamy żadnych pomocy, my wszystko same. I bardzo dobrze, ja się cieszę bardzo z tego. Po śniadanku każda idzie do swojego apostolstwa. To znaczy, kto u nas był, Ania to poświadczy, bo ona nas kiedyś odwiedziła, mamy takie, każda ma miejsce pracy, czy tak zwane biura. Ja jestem teraz w biurze moim. I każda ma przydzielone obowiązki. I teraz tak pokrótce, na przykład ja przygotowuję różne spotkania dla młodzieży formacyjne, czy dla spotkania, które robimy w domu, czy spotkania do bierzmowania, czy robimy jakieś ekstra eventy. To wszystko przygotowuję tutaj. Inne siostry przygotowują na przykład nasze siostrania, pudełko, która przygotowuje masę konferencji. Więc siedzi i pisze, czy pisze książki, czy pisze jakieś wykłady dla seminarium, czy na przykład wyjeżdża, bo ma wykłady w seminarium. Siostra Lucyna przygotowuje stronę internetową i siedzi i dłubie wśród programów graficznych, czy robi zdjęcia, fantastyczne zdjęcia robi siostra Lucyna, czy siostra Anna, która przygotowuje adorację dla ludzi dorosłych, którzy się dalej formują, czy przygotowuje spotkania dla duszpasterstwa młodzieży z Warszawy, więc każda z nas ma swoją działkę, przygotowuje, zajmuje się tym. Potem mamy obiad o godzinie 13, po godzinie 13 mamy tak do 15, powiedzmy taki czas wolny. W zakonach różnych, dużo to się nazywa, jakąś rekreacja się nazywa, u nas jest czas wolny, więc kto idzie spać, kto nie idzie spać, ja siedzę w tym czasie w ogrodzie i dłubę między kwiatkami. Po południu mamy znowu czas na pracę, czyli na apostolstwo, aż do nieszporów o godzinie 18:45, potem kolacja i powiedzmy czas wolny, idziemy spać. Powiedzmy o 23:00. Ale chcę powiedzieć jeszcze, że każda z nas w ciągu dnia ma obowiązek wygospodarować sobie czas półtorej godziny na modlitwę indywidualną, Słowem Bożym. Słowem Bożym z dnia, czyli jakby rozgryzamy Słowo Boże i modlimy się za powołanych. I modlimy się każda sama za powołanych. Tak wygląda. U sióstr apostolinek zaznaczmy. U sióstr apostolinek. Innych zgromadzeniach to i. Bill, tak. Siostr niesamowity optymizm. Dziękuję. Znacie się? Nie, znacie nie się, znamy się. Nie znamy się. Tak, Grzesiu pisze. Julia, dla tego, kto słyszy głos Boży, życie zakonne jest normalne i piękne. Brawo, Grzesiu, jestem za. Super, i tu patrzę dalej. A, Julka odpisuje. Normalne, chodziło mi, że nawet sprzeczki się zdarzają. No tak, wyjaśniając. Się zdarzają. Tak, tu Agata ma pytanie do siostry. Czy siostry nikt nie chciał zmieniać i dopasowywać w tak zwane ramki w postulacie, nowicjacie i junioracie? Wiecie co, nikt nie próbował, bo wiedział, że sobie nie naradzę ze mną. Nie, to znaczy... To oczywiście był żart, ale nie, dlatego że ja właśnie to piękno zobaczyłam wśród sióstr apostolinek, że widziałam siostry wolne, widziałam siostry, do tej pory je widzę, które
rozwijają swoje talenty, które są bardzo kreatywne, ubogacają to nasze zgromadzenie. Więc to zamykanie w ramki to nie jest dobry pomysł. No, z tego co wiem, to macie formację we Włoszech, nie? A Włosi to też są specyficzni w takim sensie, że piano i te sprawy. Włosi są cudowni. W takim sensie, no, pozytywnym, bo u nas jest inny po prostu klimat. Inaczej trochę może ta formacja też wygląda. Ja muszę powiedzieć, że jak będąc we Włoszech na formacji, bo byłam na 7 lat we Włoszech, ja się bardzo otwarłam, naprawdę. Ta kultura jest fantastyczna, która mnie bardzo otworzyła. Mm-hmm. No właśnie, to też specyfika tego kraju, nie? Tak myślę. Tak. Tutaj już. Amelia pisze. O, Amelka, moja kochana. Młodzież bardzo, matko, coś mi się tu włączyło. Młodzież bardzo tęskni za tymi spotkaniami i rozmowami z siostrą. To pewnie ja też tęskni ogromnie, tak, ja też tęskni ogromnie, ale już przygotowuję coś dla was. O, pod koniec maja będzie niespodzianka, tak. Co prawda online, ale będzie. No, ale zawsze coś, nie? Online, fajnie. Tak, ale jeszcze będzie międzynarodowa, więc polsko-włoska, więc wow. Amelka będzie zadowolona. Będzie super. Siostra Mirona. Pozdrawiam siostry Franciszkanki z Orolika. Dzięki siostrze za autentyczne świadectwo. Niech Bóg prowadzi. Dziękuję siostrze bardzo. Ta formacja we Włoszech, to posłucham. No, to by trzeba się... Roxana, musisz troszeczkę sprecyzować. Sprecyzować pytanie, tak. Słuchajcie, czy ja ominęłam jakieś pytanie, bo nie widzę żadnego takiego pytania, bo siostra tu już nam trochę wskazówek podała, a jakby siostra mogła tak nam powiedzieć, co szczególnie było dla siostry ważne i pomocne w rozeznawaniu siostry powołania? Co było dla mnie ważne? Mhm. Na pewno ważne było dla mnie to, że nikt mnie do tego zakonu nie zmuszał. Mhm. Nie? Moi rodzice mi dali wolną rękę. Ja widziałam cierpienie zarówno w oczach mamy, jak i w oczach taty, bo moje pójście do zakonu wiązało się z wyjazdem do Włoch, czyli z opuszczeniem kraju, pojechania gdzieś, gdzie oni nie znają ludzi, nie znają, nie wiedzą, co się ze mną stanie, też mieli pewne wyobrażenia o zakonie, niekoniecznie prawdziwe. Więc na pewno mi pomogło to, że zaufali mi i dali mi taką wolną rękę. Jeśli chodzi o dom, to też jestem wdzięczna mojej siostrze bardzo i tego jej zapomnę do końca życia, bo ja wstępując do zakonu nosiłam w sobie takie miałam w sercu zmartwienie, dlatego że jestem najmłodsza w rodzinie. Też miałam taki obowiązek w sercu, że muszę się z rodzicami zająć. I moja najstarsza siostra powiedziała mi: słuchaj, rób to, co ci mówi serce, a wszystko inne się ułoży. Jak trzeba, to ja się zajmę. Jak jej kiedyś przypomniałam, to już nie pamięta, ale ja to nie przypomnę w pewnym momencie. Nie, czyli się to takie wsparcie ze strony rodziny. Tak. A pod względem takim duchowym, w sensie nie wiem, czy jakiś kierownik duchowy, czy jakaś szczególna forma modlitwy była dla siostry bliska? Wiecie co, jeśli chodzi o mój szef, że tak powiem, sponsorował mi wyjazd do Włoch. Ja tych pieniędzy nie miałam wtedy, oni mi po prostu zafundowali wszystko. Ja nie musiałam tego oddawać. Ja naprawdę poczułam się tak wyjątkowo i otrzymałam taką pomoc, że po prostu mnie przekraczało to. Natomiast też było ważne dla mnie to, że siostry, które mi towarzyszyły, jedna siostra, która mi towarzyszyła w rozeznaniu, ona mnie do niczego nie zmuszała. Ona mi dawała cały czas wolną rękę, pozwalała, żebym to ja szła, rozeznawała moim tempem.
A miałam wolne tempo. I oporu. Mnóstwo. Czyli takie można powiedzieć stworzenie przestrzeni wolności. Tak. To było dla siostry ważne. Mhm. To Agata ma pytanko. Niedawno weszła, nie wie, czy to pytanie padło, ale nie padło. To ja już widzę. Który ślub według siostry jest najtrudniejszy? To może siostra powie, jakie składacie śluby, bo może ktoś nie wie. Składamy 3 śluby. Ślub ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Wiecie co, jeśli chodzi o śluby, to jeśli, nie wiem, może tak jest każda siostra zakonna, tak ma, nie wiem. Ja miałam tak, że w różnych okresach mojego życia miałam trudność z innym ślubem. Mhm. Na początku miałam trudność z ślubem czystości, bo okropnie, znaczy okropnie, bo bardzo chciałam mieć dzieci. Bo bardzo chciałam być mamą, bo bardzo chciałam mieć męża. I jakoś nie mogłam tego pogodzić, że będąc w zakonie, ja się wyrzekam macierzyństwa. Potem okazało się, że wcale tego macierzyństwa się nie wyrzekam, bo mogę żyć jako kobieta i realizować się w tej miłości macierzyńskiej, nawet w zakonie, ale to był taki początkowy trud. Potem nie rozumiałam ślubu ubóstwa, dlatego że też widzę i widziałam w kościele mnóstwo za dużo pieniędzy. Ja sama tyle tych pieniędzy nie widziałam w domu. Mam znajome, które żyją bardzo skromnie i raczej wywodzę się z takiej środowiska biedniejszego. Natomiast Kościół mi się zawsze kojarzył z bogactwem, z obfitością i się zastanawiałam, po co to wszystko. Aczkolwiek zrozumiałam, na czym ten ślub ubóstwa polega, że to nie polega na wyrzekaniu się pieniędzy, ale na właściwym użytkowaniu w nich i rozporządzaniu w taki sposób, żeby one służyły też potrzebującym. Nie? Teraz powiem tak, że w tym czasie najtrudniej mi ze ślubem posłuszeństwa, kiedy jestem w wieku, gdzie chciałabym sobie tam wszystko po swojemu, a jednak pytam się Boga, co jest Jego wolą wobec mnie, wobec nas i słucham przełożonych. I to też jest pewien trud słuchać przełożonych, którzy są w tym samym wieku, prawda? Czy niewiele starszych. Więc to jest trudne. Aczkolwiek to jest piękne, bo człowiek mierzy się z sobą i widzi, że te śluby mają sens. To posłuszeństwo, tak mi się wydaje, że uczy pokory też, nie? Takie. Posłuszeństwo uczy pokory. Bardzo uczy pokory. I naprawdę... Marysia, przepraszam. Siostra, dokończę. I ślub posłuszeństwo, czy nawet posłuszeństwo jakby realizowane, gwarantuje to, że idzie się po drodze, którą wyznacza Bóg. I to mnie przekonuje. No. Marysia, o moja kochana Marysia. A, to ten, tak, Marysia ma wrażenie, że najczęściej mówi się o małżeństwie, kapłaństwie, życiu zakonnym, a chyba o życiu świeckim konsekrowanym dosyć mało. Takie pytanie, w sumie stwierdzenie. Wiesz co, Marysiu, myślę, że mówi się dlatego mało, dlatego, że to powołanie jest jakby odkryte niedawno, powiedzmy, nie wiem, ostatnie 20 lat, ja przynajmniej poznaję, czy w ostatnie 10 lat poznaję osoby, które decydują się na życie w dziewictwie konsekrowanym, czy mamy wdowy konsekrowane, czy ktoś wybiera drogę diakonatu stałego, więc to są takie nowe powołania w Kościele, gdzie na pewno nie ma tyle tych ludzi, co w zakonach, czy w kapłaństwie, czy w małżeństwie.
No ja myślę, że z jednej strony nowe, a z drugiej strony w sumie były od zawsze w kościele, nie? Tak patrząc Tak, na dzieje apostolskie. Tylko tak, w ostatnich oczywiście. latach, tak jak siostra mówi, to się odradza, bym Odradza powiedziała, się. w taki sposób. O, Luiza ma pytanko. Ja się spytam, jakie siostra ma hobby? Hobby. No fajnie. Hobby. Hobby się ja mówi. Tak. Tak? Jakie ja mam hobby? Na przykład w tym czasie moim hobby jest zajmowanie się ogrodem. Sadzę kwiatki, przesadzam kwiatki. Już niedługo, mam nadzieję, zagoszczą one w naszych, na naszych parapetach. Piękne pelargonie albo surfinie, zobaczymy co będzie. Już kwitnie nam piękny ogródek, koszę trawę, rzucam nawóz, uwielbiam to robić. Więc to jest jedno z moich hobby. Z drugie hobby to uwielbiam lasy, uwielbiam spacery po lesie. Najlepiej bym się zaszyła gdzieś w głąb lasu i nawet nie szukała drogi powrotnej. Uwielbiam to robić, więc jak mam chwilę czasu, to biorę kijki i idę sobie na kijki po lesie. Żeby trochę... taki piękny las. Mamy cudowny las. Las w Skierniewicach jest przepiękny. To jest... Tak. Tak, także bardzo piękny las. Co jeszcze lubię? Lubię się zajmować grafiką. Czasem przygotowuję w ramach apostolstwa naszego różne programy, projekty graficzne dla naszych braci paulistów, którzy zajęli się świętego Pawła, więc też to lubię robić. I ogólnie lubię wszystko, co się robi z młodzieżą. No, lubię wyjazdy, lubię góry. Gór mi bardzo brakuje, bo już dawno nie byłam w górach. Tutaj o Sabina pyta. Pozdrawiam cię, Sabinka, bo my trochę się na studiach teologicznych spotkałyśmy. Nie wiem, czy siostra już trochę odpowiedziała, ale przeczytam. Co jest najtrudniejsze po przyjęciu powołania, po wejściu na tą niesamowitą drogę? Czy siostra by chciała coś dopowiedzieć albo rozwinąć? Co jest najtrudniejsze? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, co jest najtrudniejsze. Na pewno to zależy od osoby, od różnych sytuacji. Myślę, że różne osoby, różne sytuacje mogłyby tutaj wymienić, co dla nich było trudne. Dla mnie na pewno było trudne wyjazd do Włoch i to rozstanie z bliskimi, rozstanie z przyjaciółmi, bo bałam się, że ich wszystkich stracę, a tak naprawdę nie było się czego bać. No to w sumie się łączy z pytaniem Roxany, bo ona już trochę zaczęła na ten temat mówić. Właśnie ją ciekawi, jak siostra odczuła ten wyjazd i formację we Włoszech. Która krótka nie jest? Tak. Więc tak, pojechałam na pewno zalękniona. Z jednej strony miałam wielkie pragnienie wyjazdu i przeżycia tej przygody, ale bałam się. I bałam się właśnie tego, że stracę moich przyjaciół. Ja zawsze otaczałam się mnóstwem ludzi, to jest tak do tej pory. I bałam się, że tych moich przyjaciół, nie wiem, ze szkoły średniej, ja ich potracę, oni zapomną o mnie. Że ta odległość sprawi, że oni odejdą i zostanę sama. Więc to było trudne. Jak wstępowałam do zakonu, to no nie było jeszcze internetu tak dostępnego jak teraz, więc ja z takim utęsknieniem czekałam na każdy telefon do domu czy z domu, bo byłam właśnie ciekawa, co słychać u moich rodziców. Przede wszystkim dlatego, że mój tato był chory i bardzo się martwiła, co się dzieje w domu. Więc to było trudne. To było trudne, chociaż kiedy upłynęło już trochę czasu, kiedy od mojego przyjazdu do Włoch, to jak moi rodzice zaczęli widzieć mnie radosną, szczęśliwą, zaczęli widzieć, że mi jest dobrze, kiedy do mnie przyjechali, ta trudność już nie była trudnością. Mhm.
zaczęły się inne. No właśnie tutaj siostra pyta, że tak przeskoczę. Co jest największą trudnością dla siostry w życiu zakonnym? Pyta siostra zakonna, jakby co? Co jest dla mnie największą trudnością? Powiem tak, że ja zawsze byłam osobą taką zaradną. Ja lubię pracować, ja nie lubię siedzieć z założonymi rękami. Zawsze pracowałam, utrzymywałam się, miałam swoje pieniądze, przeznaczyłam je na studia, pomagałam w domu, jak trzeba było, więc wiedziałam, że żeby coś mieć, to trzeba sobie zapracować. Natomiast zawsze było mi trudno uwierzyć w Bożą opatrzność. To jest taki problem, który ja mam od lat. I naprawdę Pan Bóg mnie postawił w takiej sytuacji, że ja wiele razy dostrzegłam, jak bardzo się nami opiekuje. I to się zaczyna od takich naprawdę bzdur, kiedy nie wiem, mam jakieś pragnienie, mówię, Panie Boże, tak bym chciała. I nagle jakiś pojawia się prezent, dostaję coś, co naprawdę bardzo potrzebowałam. Albo nawet mój głupi kaprys. I Pan Bóg odpowiada na takie kaprysy. Po takie rzeczy poważne. I powiem Wam, że ja cały czas mam trudność z tą Bożą opatrznością. Ale Pan Bóg mnie cały czas przekonuje i mówi, nie martw się. Jak ty będziesz moja, ja ci wszystko dam. Nie braknie ci niczego. I nie brakuje. O matko. Tutaj pytanko jeszcze od Eweliny. A jak wygląda w waszym zgromadzeniu, bo pewnie w każdym jest inaczej, jak wyglądają odwiedziny rodziny? Odwiedziny rodziny wyglądają normalnie. Jak rodzice, czy rodzina chce przyjechać, to przyjeżdżam. Nie ma jakoś takich u nas ograniczeń. Powiedzmy takie wakacje, które mamy, bo w każdym zgromadzeniu siostry mają czas na wakacje. My mamy 2 tygodnie, które wykorzystujemy w okresie wakacyjnym, czyli taki lipiec, sierpień, gdzie można sobie pojechać, odpocząć, gdzie się chce. Natomiast oczywiście, kiedy potrzeba, kiedy widzimy, że nie wiem, rodzice tęsknią, są chorzy, są jakieś imprezy rodzinne, to po prostu się jedzie do domu. Czy nasi rodzice, czy znajomi, czy przyjaciele chcą do nas przyjechać, mamy miejsce, także nie ma problemu. Oczywiście oni się jakby zaczynają mieszkać z nami, no, żyją z nami w tych dniach, korzystają z tego, co my korzystamy, czasem się modlą z nami, czasem nie. To już zależy od nich, także normalnie. Tutaj jest pytanie od Anety, czy ma siostra stałego spowiednika? Marysia. O, przepraszam, to, to jest... O. Czy mam stałego spowiednika? Z tymi spowiednikami tutaj jest tak różnie, dlatego że czasem był jeden okres, kiedy miałam stałego spowiednika, potem ten spowiednik wyjechał za granicę, pojawił się następny. W tym czasie mam stałego spowiednika. Okej, to wracam do tego pytania. Zgromadzeń jest bardzo dużo. Jak, że tak powiem, zacząć szukanie, wybieranie zakonu? Ciekawe pytanie. Ciekawe pytanie. Marysia, chyba nie tędy droga. Ja bym tak powiedziała. Są takie osoby, które biorą leksykon zakonów żeńskich na przykład i sobie studiują, nie? Patrzą, a to te robią to, a te tam robią tamto i tak dalej. Ja myślę, że nie od tej strony trzeba. Trzeba zastanowić się, czy faktycznie życie zakonne jest dla mnie i pytać o to Boga. Jeżeli jest dla ciebie życie zakonne, to prosić Boga, by ci tej siostry pokazał. Nie wiem jak. Ty zrozumiesz jak. Może ci pokażę to w leksykonie. Może ci pokażę na żywo. Może nie pokażę, bo to nie jest to.
ale od tej strony. Nie bo. Zresztą różni ludzie, różne sposoby rozeznania, ale uważam, że trzeba pytać siebie i pytać Boga. To jest odpowiedź, to jest rozeznanie. Mhm. Okej, okay. Tu jakiś nowy komentarz się pojawił i to już jest to odpowiadała na to pytanie na początku, bracie. Jaki jest charyzmat siostry zgromadzenia? To w skrócie. Charyzmat powołaniowy. Pomagamy młodzieży w rozeznaniu powołania. Przygotowujemy osoby, które formują powołania. Towarzyszymy tym osobom, które już odpowiedziały, które przeżywają trudności. Głosimy poprzez Ewangelię, przez mass media, tak pokrótce. Warto siostry zapamiętać. O matko, fajny komentarz Grzesia, zgromadzenie przyjdzie do ciebie, taka wola Boża. Pytanko od Karoliny. W każdym wieku, czy można w każdym wieku pójść do zakonu? To naprawdę jakoś się czuje, czy tak i do końca życia? No tak, jeśli chodzi o tym, czy w każdym wieku można pójść do zakonu. Nie w każdym wieku można pójść do zakonu. Każde zgromadzenie ma ustalony jakby przedział wiekowy. Nie? Niektóre zgromadzenia przejmują, mówię o na przykład zgromadzeniach żeńskich, nie? Przejmują nie wiem, do 30 roku życia. Albo nie wiem, do 35 roku życia, do 25 roku życia. To zależy od też charyzmatu, jakie dane zgromadzenie ma, od misji, którą pełni, czyli co robi tak naprawdę, komu posługuje, w jaki sposób. I drugie pytanie, czy naprawdę się to czuje? Wiecie co, to nie tak, że się czuje. Na początku są emocje, tak jakby się człowiek zakochał. Jak się człowiek zakocha, to szaleje. No, myślę, że każdy z was się zakocha albo się zakocha. Więc po prostu motyle w brzuchu i człowiek po prostu szaleje, bo są emocje. Natomiast potem to wszystko uspokaja się, tak samo w małżeństwie. Się wszystko uspokaja, ale jest ta pewność w sercu, że to jest to. I ta nieustanna radość, ten nieustanny pokój, to jest obecność Boga. Ja mam takie przeświadczenie, że jakbym była, jakbym czubkiem palców wchodziła do wielkiego oceanu, którym jest to miłosierdzie Boże, to rzeczywistość Boża, która mnie otacza, gdzie ja naprawdę no, tak muskam tą wodę, a tam jest jeszcze wiele do poznania. Więc na początku są emocje, potem to opada, ale wchodzi się w głębszy jakby etap, gdzie już nie potrzebujesz emocji, ale na trzeźwo, w sposób taki stabilniejszy, idziesz tą drogą, ale ten pokój nie opuszcza. Pokój jest gwarancją tego, że jesteś na miejscu, że żyjesz swoim powołaniem. Tu jeszcze wrócę do Agaty. Napisała, że tak sobie myśli, że dobra siostra zakonna, jakkolwiek to dziwnie brzmi, to również bardzo dobra mama. Bardzo dziękuję za szczerość, chociaż ostatecznie wybrała inną drogę, to podziwia, to bardzo trudna i wymagająca droga, szczególnie gdy jest się normalny. Oj, Agatka, czyli, pozdrawiam cię. Czyli jestem normalna, dzięki Bogu. Dobre, to w ogóle... Bardzo się cieszymy, że jesteście, zadajecie pytania, jesteście bardzo aktywni. Ja jestem w szoku, że tyle pytań w ogóle padło. Ja jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Kasia pyta, czego siostrze życzyć? Czego siostrze życzyć? Żebym miała dalej ludzi do kochania. Żebym mogła rozpoznawać Boga w swoim życiu, żebym mogła iść za Jego głosem, żebym dalej, żebym się tak nie opierała, jak ja się opieram, jak hamuję.
żebym się nie zniechęcała, bo ja jestem taka, że się też zniechęcam. Żebym podejmowała w dalszym ciągu to ryzyko, bo słuchajcie, to nie jest tak, że się raz odpowie na powołanie. Całe życie, zakony, to jest nieustannym podejmowaniem decyzji, że się idzie za Bogiem. I tak przykład jest taki, powiemy o tym Ania, do tego live'a. Ja się przełamuję 2 tygodnie, albo i więcej. Więc dla mnie to też jest wielkie przełamywanie się, ale nie wiem, że tego Pan Bóg chciał. I dlatego na to się zgodziłam. Jeszcze miesiąc temu mówiłam sobie nie, nie i nie. I za miesiąc tak, tak i tak. Także Ania jest świadkiem, że łatwo nie jest, ale człowiek się przełamuje, bo wybiera Boga. I tylko to jest argument. I tego możecie mi życzyć, żebym się dalej przełamywała. Tutaj Kasia myśli, że wieczności, żeby życzyć wieczności, a Grzesiu miłości. O, dziękuję bardzo. Oblaci i... O, Jarek, tak, pozdrawiają. Dziękuję bardzo, Jarku. To mój kolega Jarek. Karolinka, jeśli kiedyś coś poczujesz, wal do Jezusa. Grzesiu, pierwszy raz Cię widzę na live, ale te Twoje teksty są naprawdę fajne, ciekawe. Tutaj ktoś już miał, a Julka, to tego siostrze życzymy z całego serducha. Dzięki Julka, dzięki za fajne pytania, naprawdę Julka. Tutaj już było takie pytanko, tu odsyłamy raczej do początku live'a. Znamy się, to moja siostrzenica. Rodzinka. Rodzinka. Czy miała siostra chwilę słabości i chciała zrezygnować? To już w sumie siostra odpowiadała na początku, nie? To już było. To można, potem będzie ten live zapisany, można powrócić do Dobra. Tego. Były, ale nigdy nie myślałam o tym, żeby zrezygnować. Były trudne chwile, ale nie żeby zrezygnować. Okay. Dzięki. Super. Czy czegoś nie ominęłam? Czy czegoś nie ominęłam, tak patrzę, siostro, teraz, ale chyba raczej się starałam tutaj wszystko widzieć. Kochana. Ja nie wiedziałam, że na tym live się tak pośmiejemy. Siostro, trzeba wpadać częściej na te live, nie? Naprawdę, tak. Teraz to chcę co tydzień. Żartowałam. Dobrze, jak ktoś ma jakieś pytanko, to ma jeszcze taką ostatnią sekundę na dopisanie. Myślę, że będziemy powoli kończyć, bo już jest, o matko, no, no. Tej drugiej trochę. Do północy, już to może jako, że jutro mamy niedzielę dobrego pasterza, to pomodlimy się za wszystkie osoby rozeznające powołanie, które już odpowiedziały na to powołanie swoje i żeby jak najlepiej je realizowały. Dobrze. Poprowadzi siostra? Poprowadzę. Panie Jezu Chryste, oświeć nas, proszę, Twoim światłem, abyśmy właściwie odczytywali Twoją wolę, Twoją dobrą wolę, Twoje wezwanie do miłości, do realizowania samych siebie, do szukania podobieństwa do Ciebie, do przeżywania Ewangelii dzisiaj, do bycia Twoim narzędziem. Tam, gdzie Ty chcesz i na te sposoby, które Ty pragniesz. Panie Jezu, daj nam wszystkim światło, abyśmy rozeznali właściwie to powołanie, do którego nas wzywasz. Abyśmy umieli zaryzykować i postawić na Ciebie i oprzeć się na Tobie i podjąć te właściwe decyzje. Oddal od nas wszelki lęk i bojaźń i pomóż nam żyć według Twojej woli. Amen. 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 Siostro, dziękuję. To ja dziękuję. Dziękuję to siostrze, ja, wielkie. Że naprawdę się siostra przełamała i że Pan Bóg tutaj przez siostrę przemawiał, mówił do nas.
I też Wam dziękujemy, że tutaj tak byliście z nami tą ponad godzinkę, zadawaliście pytania, byście bardzo aktywni i się cieszę bardzo z tego, cieszymy się, myślę, z tego z siostrą. Ja mogę tylko powiedzieć, że jeżeli jeszcze są pytania, to możecie przez Facebooka je zadawać, czy przez na Instagramie, więc jeżeli będzie taka możliwość, czy na naszą stronkę, na fejsie Siostry Apostolinki, mamy taką stronkę na fejsie, albo mamy stronę internetową www.apostolinki.pl, więc możecie tam nas... Apostolinki źle napisałam. To później umieszczę. Tak, tak, więc jeżeli są jakieś pytania, to zapraszamy. Jeżeli chcecie napisać nawet jakąś waszą intencję modlitwy, też możecie na stronie napisać. Jeżeli chcecie zadzwonić, pogadać, na stronie internetowej też jest numer telefonu. Zapraszamy. Kochani, jak macie jakieś pytania, to wiecie, gdzie siostrę znaleźć. Ja jeszcze siostrę oznaczę pewnie w komentarzu, bo ostatnio mam problem na fanpage'u, żeby oznaczać osoby. Nie wiem czemu tak się dzieje, ale no, tu wszystko wiecie. Dziękuję jeszcze raz siostro. Dziękuję. Za podzielenie się świadectwem tutaj też swojego powołania. I jak to było. Dziękuję, służę. Więc żegnamy Was wszystkich. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Dzięki, cześć, z Bogiem.